Nazywam się Grzegorz Bartmiński, firma AgroExpert. Jestem założycielem tej firmy. Działamy na rynku już około 12 lat w segmencie warzywnym. Zajmujemy się przede wszystkim nasionami oraz rozsadami. Powiem o kilku produktach, które na pewno będziemy chcieli sprzedawać w roku 2022. Przede wszystkim jest to fasola. Mieliśmy dzisiaj konferencję poświęconą temu gatunkowi. Reprezentujemy firmę Popfriend, która myślę ma jedne w tej chwili z najlepszych odmian fasoli dostępnych na całym świecie. Jest to zarówno fasola płaska, jest to fasola okrągła, zielona, żółta, w kalibrażu od extra fine aż po bardzo duże fasole do średnicy 15 mm. Dla każdego typu produkcji, czy to jest przetwórstwo, czy świeży rynek. Kolejną rzeczą jest też burak czerwony. Jest on przeznaczony przede wszystkim do sprzedaży na świeży rynek. Charakteryzuje się dużą zawartością ekstraktu, czyli cukrów. Łatwym obieraniem, dobrym kształtem, łatwą uprawą, przez co posiada mniej kumuluje pozostałości po pestycydach. Naszymi sztandarowymi produktami są zielonki, czyli wszelkiego rodzaju warzywa zielone, listki przeznaczone do takich świeżych sałatek w sezonie letnim. Jest to szpinak, są to kopry, pietruszka naciowa, szczypiory takie przeznaczone do cięcia, jak i cebula pęczkowa. I tutaj też mamy bardzo duży udział w rynku. Zamierzamy wprowadzić w tym roku, przynajmniej do testów, odmiany z odpornościami na mączniaka. Mówimy tutaj o szczypiorach, czy mówimy tutaj o koprach. W przypadku szpinaków dysponujemy na dzień dzisiejszy odmianami o pełnych odpornościach na wszystkie znane obecnie rasy mączniaka, które w zasadzie na ten moment nie występują jeszcze w Europie, nie występują w Polsce, pojawiają się dopiero w Stanach Zjednoczonych. W segmencie rozsady jesteśmy przedstawicielem dwóch firm, Baltuzen oraz Babyplant. Baltuzen jest to tylko i wyłącznie rozsada pora i to w formie rwanej. Przywozimy ją od najwcześniejszych terminów, praktycznie od marcowych, także już niedługo zaczniemy dostarczać ten gatunek do polskich producentów. Z firmy Babyplant, z hiszpańskiej firmy, dostarczamy produkty produkowane w wielodoniczce. Jest to por, jest to seller, są to kapusty. W tym się specjalizujemy. Naszą specjalizacją przede wszystkim jest por. I tutaj krótko o rynku pora. To, co widzimy na razie, to, co się szykuje nam na rok 2022, to widzimy spadek w produkcji tego gatunku. Przynajmniej w Polsce. Od moich kolegów z Holandii wiem, że również w krajach Beneluxu będziemy mieli spadek produkcji na poziomie 5%. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, myślę, że będzie dobrze, jak zatrzymamy się na poziomie kilkunastu procent, o ile nie kilkudziesięciu procent. Jest to spowodowane przede wszystkim wysokimi kosztami produkcji, jakie mamy już od zeszłego roku, czyli wzrost kosztów nawozu, środków ochrony, pestycydów, ale przede wszystkim brak dostępności pracy ludzkiej, która jest niezbędna do produkcji tego gatunku. Myślę, że redukcja w uprawie jest zdrowa i potrzebna w nowym roku. Może spowoduje to, że ceny urealnią się do kosztów, które w tej chwili producenci muszą ponosić.